Dzień dobry, witajcie. Kolejny filmik, kolejna paczka z kraju na C. I nie jest to Chorwacja. Takie coś przyszło. Jest to bardzo ciekawy zacisk. A jak wiecie, w warsztacie zacisków nigdy dość. Tym bardziej jeśli chodzi o zaciski takie uniwersalne, które pomagają w pracy. I to w dużym stopniu. W stopniu chyba takim większym niż standardowe zaciski, które codziennie się używa. Dobra, patrzę tutaj tylko na parametry tego zacisku. Już wiem wszystko. Ustawię sobie, żeby było tutaj obok mnie. Już otwieramy to zawiniątko. Jest to zacisk tego typu. Duża sawa na dole. Wykonana z miękkiej gumy. No i tutaj kula, która pozwala nam na obrót o 360 stopni w tą stronę. Tutaj możemy tyle, ile nam pozwala, jak gdyby. O, teraz będzie widać, nie? Czyli jakieś około 45 stopni jesteśmy w stanie to pochylać, a kiedy potrzebujemy zupełnie na bok to pochylić, to wtedy wykorzystujemy ten slot tutaj z tej strony. Czyli możemy dać tak i wtedy również jesteśmy w stanie to obracać o 360 stopni w pozycji zupełnie poziomej. Jeśli chodzi o te parametry, na które ja spojrzałem, to same szczęki mają 70. O, tutaj to ciekawe. Tutaj jest, że szczęki są 60, a tutaj pokazuje mi 70. Może się ktoś pomylił. Jeszcze jest ważny drugi parametr, czyli ile się szczęki jest w stanie rozstawić, na jaki zakres tych szczęk. Zakręcić jedną ręką, ale to mi się za bardzo wszystko rusza. Dobra, tutaj zakres powinien być 70 mm. Szczęki są wykonane, jest tutaj taka okładzina gumowa, którą możemy zdjąć. I kiedy zdejmiemy tą okładzinę gumową, te nakładki, naszym oczom pokazuje się szczęka stalowa, która ma kilka tutaj nacięć. Jest nacięcie wzdłuż, taki rowek pod kątem 45 i jedno, drugie, trzecie nacięcie w pionie. To jest przydatne i kiedy mamy do czynienia tylko ze szczękami płaskimi, ależ to chodzi. Wtedy nie możemy łapać wałków, więc to jest naprawdę przydatne. Weźmy sobie może ołówek. Wtedy fajnie nam to, ta szczęka chwyta, ten obiekt nie może nam się pochylać na boki. No i tak samo przy łapaniu obłych elementów w szczękach, w ten sposób wtedy to się nam nie obraca. Więc dobrze, że to jest dodane. I tutaj dla osób spostrzegawczych lub tych osób, które siedzą mocno w takich różnych sprzętach warsztatowych, jesteście w stanie znaleźć na rynku taki zacisk, prawie że dokładnie taki sam zacisk innych firm. Dobra, próbujemy w takim razie, jestem sam ciekaw, czy jestem to w stanie przyssać do strugnicy, do drewna litego. Zaciskamy. Ej, no. No tutaj może być, moja strugnica nie jest idealna, ma tutaj sporo jakichś wgnieceń, rowków i właśnie dlatego byłem ciekaw, czy jestem w stanie tutaj to zrobić. Prosto na drewnie. Do góry, o. Zrobimy tak. Zrobimy tak, weźmiemy kawałek płyty laminowanej i to jestem w stanie sobie
przymocować do strugnicy. Tak. Porządnie. No. I teraz zobaczymy. To teraz mi się to rusza. Dobra. Już myślę. Bo rusza się na stopie. Musiałbym to jeszcze przyczepić w drugim miejscu, czyli drugi docisk. Nie ma problemu, tak też zrobimy. Nie ma prawa teraz drgnąć. No i zobaczmy. O! No, powiem wam, że bez szans, żeby to przesunąć, czyli to, co robiłem przed chwilą. No, żeby to oderwać do góry, to już w ogóle nie ma takiej opcji. Oderwanie. O, jeszcze był wiór pod spodem. I to już jest zakurzone. Gdybym to przetarł jakąś ściereczką i wyczyścił z tego pyłu, to wtedy gwarantuję wam, że jest to nie do ruszenia. No i teraz praktycznie. Gdzie to możemy zastosować? No oczywiście do wszelkich prac, tam gdzie potrzebujemy ruszać tym naszym materiałem w różne strony. I to jest świetne, naprawdę świetne, te zaciski kulowe, gdzie nie mamy tylko 90, tylko 45. Nie, możemy sobie tutaj ruszać to w dowolną stronę, tak jak nam pasuje. Zaczynam sobie dłutować w tą stronę, widzę, że włókna idą w drugą, że mi się to łamie, żaden problem, luzuję, obracam w drugą. Docisk zaciśnięty i kontynuuję pracę w przeciwnym kierunku. Do wszelkich odwiertów, jeśli wykonujemy gdzieś pod kątem, również to jest świetna sprawa przy łapaniu wszelkich wałków. To już pokazywałem na ołówku. A tutaj w sumie jest to takie dziwne kształty ma, że tutaj chyba lepiej byłoby już zastosować właśnie te szczęki gumowe. Tak, tak. I możemy sobie chwytać ten element. Nie wiem, przy jakimś na przykład wierceniu. O, tutaj są tak różne rozmiary, widzę, że... Ale jesteśmy, no właśnie ta guma wtedy też się ładnie ugina i mamy znowu stabilny chwyt. Ten zacisk można stosować jeszcze do czegoś. Już wam pokazuję, do czego. Na przykład do takich narzędzi. One mają specjalne nakładki, które właśnie służą do mocowania w zaciskach. No i teraz sobie to właśnie zrobię. Czyli mam taką sytuację. Teraz to wszystko ściskam. Tak. Jest chwycone dosyć mocno. No i teraz właśnie ta regulacja na głowicy kulowej. Czyli jestem w stanie to sobie narzędzie obrócić w dowolną stronę, tak jak jest mi naprawdę wygodnie. Później same narzędzie jeszcze również pozwala na regulację. I to jest bajka. No, wtedy jestem w stanie pracować naprawdę tak, jak jest mi wygodnie, a nie tak jak to 45 stopni, nie? Że jestem w stanie ustawić to tak, jak pozwala zaciski. Więc wszelkie zaciski kulowe, tak jak głowice kulowe, są w aparatach. Bezstopniowa regulacja w dowolnym kierunku. Tutaj jeszcze chyba tylko na jedną wam rzecz zwrócę uwagę dodatkowo. Na samo prowadzenie tego zacisku. To na bok prowadzenie zacisku jest na dwóch tutaj. Do tej kamery pokażę. Tutaj mamy te dwa takie pręty stalowe i dużą śrubę, tą
którą dokręcamy. Więc teoretycznie raczej tutaj jakichś wielkich ruchów tych szczęk między sobą nie powinno być. Raczej te szczęki powinny pracować równolegle. I to wszystko w takim razie na dzisiaj. To u nas zostaje, bo mówię, trudno o inne tak bardzo uniwersalne zaciski. Tutaj na ścianie takich zacisków nie mam, więc to zostaje u nas na stałe. Tyle na dzisiaj. Gdzie to zdobyć? Link w opisie tradycyjnie. Za pomysłowość przy zaciskach kulowych należy się łapa w górę. Dzięki i do zobaczenia wkrótce. Cześć.